Okej, witam wszystkich z powrotem, ludziska. Tutaj Shehard. Jesteśmy w dość nieciekawej sytuacji, w której musimy rozwalić dwa te demony, które do nas podążają. Zróbmy to bez większego zbędnego pytania. Okej, kto nie było tutaj... No właśnie, ktoś... Jeszcze? Okej, ten odcinek znowu nagrywam bandicapem. Więc będziemy mieli napis, cóż, tak mnie kusi, żeby nagrywać bandicapem, zdobyć program. To są zdjęcia twórców tej gry? Ten koleś przypomina mi kolegę z klasy, znajomego tak naprawdę. Jest ciało? Po co mam używać prysznic? Aha, bo tam woda jest. Są dwa demony, a ja bym chętnie zmienił zaklęcie na stołku. Dobra, już po was. Bezapelacyjnie. Też tutaj jesteście. Jeszcze tutaj wstanie. Trzeba rozwalać te robaki. Dobra, ten robak już rozwalony. No, te robaki są strasznie denerwujące. Okej, nie odzyskaliśmy wszystkiej amunicji. Ale cóż. Czemu nie mogę tego zabrać? Tego też chciałbym zabrać, dobra. Okej, tutaj nic nie ma, tak samo jak tutaj też nic nie ma. I tak nic nie będzie nigdzie. Tutaj się na pewno nie wstanie. Kamera. Jak jest picie, to znaczy, że jest koniec, że nie, będzie coś ciężkiego. Wiesz, klucz. Wrong door. Serio? Otwieramy te drzwi. No cóż, udajemy się do piekła. Dziewczyna? Nie, już myślałem. Eagle Pork Sit Para! Kurde, to piekło. Ja nienawidzę wchodzić do tego piekła. Co to jest? Nie ma z nimi większych problemów, więc nie będę używał zaklęć. Okej, obczaj. Czy gdzieś tutaj, tu są mózgi? Tutaj. Dobra, zapis gry. A my nauczyliśmy się wiedzieć, co... Nauczyliśmy się wiedzieć, co oznacza zapis gry. Oznacza to, że jakiś wielki demon będzie chciał zrobić mi krzywdę. Karta? Kurczę, dalej nie obczaiłem tych kart. Nie wiem, co one oznaczają. Dobra, tu już jest w miarę jasno. Tu jest tam nic. No tak. No tak! Ktoż by się spodziewał ataku demonu? W piekle. Weźmy tą amunicję. A, już się nie przestraszyłem. Jakiś progres. O, tu jest dużo amunicji. Ale tej broni mi się chyba zaczyna kończyć. Pozbierajmy to wszystko. Najgorsze jest później zbieranie tej amunicji.
po całej mapie, bo przestraszony oczywiście strzelam na oślep, gdzie tylko popadnie. Ale to mniejsza. Dobra, chyba mamy już wszystko. Co jeszcze tu jest? Dobra. Dobra, chodźmy dalej. Tutaj mamy pomieszczenie. A tu nic nie ma. Ktoś tam jest. Pozwalmy przynajmniej tak te demony, a nam tego po prostu spróbujemy zastrzelić. Dobra. Wow. Dużo ich. To samo. Kurde. Nowy gatunek potwora, który teraz pluje do nas. Czemu ja tego nie mogę zebrać? Wzięła. Tutaj. Chyba chcą, żebym wszedł w to. No tak. Można byłoby się spodziewać, że wejście nam się zawali i utkniemy w jakimś innym czortem. No nie. Czaro, chociaż mogliśmy użyć na tamtych, których jest więcej. Da się? Nie da się. Radzimy sobie po staremu. No tak, jak zwykle ja strzelający, gdzie tylko popadnie. I zbieraj amunicję. Później pytania. Gdzie mam amunicję? A jak ja mam dostać się po tamtą amunicję? Smutna minka. Weźmy to. Tu się nie da przejść. A tu ten byk. Nie będziemy marnować tamtego pistoletu, bo nie będę mógł później przejść tam po niego. O, weźmy teraz shotguna. Dawno się nim nie bawiliśmy. O, dobrze. I chodźmy dalej. O, weźmy tę amunicję. Tutaj. Dobra. Bez większych problemów nasz shotgun daje sobie ranę. No, to shotgunem to ja rozumiem, bo on atakuje wszystkie trzy. Ale czar jest oczywiście lepszy. Mam jeszcze jakąś broń. O, kusza, może z kuszą. Tu jest karta. Ciekawe, po co te karty są? Wow! Byk. Aha, jego inaczej trzeba rozwalić. Teraz mu w plecy. Potrafi w te plecy, wszystko się odbija. Dobra, i jak tutaj to wygląda? Mnóstwo amunicji na podłodze, wszystko się odbiło. Oczywiście amunicji też nie możemy wziąć. Z niewiadomego powodu. Ale tak jest. Hej, tutaj wychodzimy z piekła. Więc wyjdźmy. Sam raz, bo już nie mam ochoty na to, jakie piekle przed. Wow! Lustro! Fajnie. Kosz. Zapis. Siedzi w kiblu. Karta.
Wychodzimy. Z łazienki. Zapraszam. Chcę zamknąć drzwi. Okej. Wyjście zamknięte, tutaj tak samo. Tak samo. Te drzwi otwarte. I film. Come and get me, you ugly son of a bitch! Ona je widzi? Okej, wejdźmy tutaj może, co? Jest, będzie ich tam jest. Oczywiście pociski się odbijają. To mi przypomina scenę z... Jak miałem na jedną film? Dajcie mi chwilę, jak miał ten film? Zombieland, jak on wszedł do tej budki i zaczął strzelać do zombiaków i się bawił. Myślę, mamy to samo. Daj mi to. Nie to, to. No właśnie. Otworzyliśmy drzwi i będziemy mieli masę demonów do pokonania. Ale musimy uratować tę babkę. No tam jest? Nie, to jest... No tak. Nie udało nam się rzucić do zaklęcia, ponieważ ten skurczyby nam się przeszkadza. Ten ma pistolet. Daj mi twoją amunicję. Nie mam życia. Więc wejdźmy tutaj. Teraz chodźcie, zagrajcie na moim. Na moim podwórku. Oni umieją omijać sprytnie. Ty też chcesz... Aaa, ognia to ty się boisz. Widzę. Jeszcze ktoś jest? Okej, okay, amunicja szybko poszła. Szybko poszła ta amunicja. No i jak widzicie, rozsiana jest wszędzie. Gdzie by nie popatrzeć, to moja amunicja. Ale ta babka widzi tego gościa. Ciekawe, że... Nie widzą. Chyba, że to na potrzeby gry. Mi się wydawało, że ludzie nie widzą tych gości. No. Później ona je widziała. Jak w Konstantynie i tam... Pozwolił? Dobre słowo? Oczywiście, że złe słowo. Jaki Konstantin otworzył oczy. O, może tak. I filmik. Hello? Hennessy's dead. This is a blow. Can't quite say unexpected. Death never is an hour calling, but it is a blow. Vengeance will come. Right now, Beeman, I need you to focus. The cop who arrested me had the same mark that we saw in Thomas L. Ryu's apartment. Someone is playing games with you, Constantine. No. Someone is messing with me. Someone from hell. And they are very eager to get their hands on her. Her? The cop? Angela. Angela. It's interesting. Ideas? Always. Next to her mark there was text. Corinthians 17:1. I'm not familiar with it. You got your hell Bible within reach? I'll wait. Here. Corinthians 17:01. The sins of the Father would only be exceeded by the sins of the Son. Does that mean anything? Means I'll have to call you back, Beeman. I've got to see Papa Midnight. Okay, to akurat jest z filmu. Okay, już znowu jakaś bestia. No. Dobra. Weźmy. Nie odzyskamy jeszcze amunicji, trudno.
No, odzyskamy, dobra. Spadają z nich. Dobra, to spadnie? Nie. Tak, trzeba bardziej celnie trafiać, co jest niemożliwe w moim przypadku, bo ja dobrym strzelcem nie jestem. Wręcz przeciwnie. No, na tą ciężarówkę na pewno nie wespnę się, żeby pozbierać amunicję. Ale w tej ciężarówce jest. Dobra, musi gdzieś się zatrzymać. No. Oj, głupie bestie. I guess this isn't gonna be a walk in the park. No, masz rację. No, właśnie tam, no. Zbieraj te rzeczy. Dobra, nic tu już nie ma. O jezus, mogliśmy skorzystać z kuszy. No wyłaź stąd. No. Dobra. Gdzie my mamy iść? Sorry, closed. No, świetnie. Znowu wspinanie. No, chodź tu, pędraku. Ole! Fajnie. Jest tu coś jeszcze? Tak, jest parking. Ogromny. I coś mnie goni pewnie. Ile tych bestii. Te cztery nożne to to bym chętnie z czaru. Z jakiegoś. O, ładnie. Ładnie się udało wszystkie cztery. Tylko byśmy ominęli tego wielkiego byka. A za nim. Jest! To nam wyszło idealnie. Aż się dziwię, że nam tak wyszło. Jeszcze ten. Dobra. Cudownie, świetnie. Co, wchodzimy tu? Nie? A, jeszcze ten. Nazbyt port. To jeszcze gdzieś ktoś jest, że nie mogę tędy wejść? No to nie. Mnóstwo ich jest tu. Shotgun jest dobry. Tylko, że... O nie! On ich nie zabija, tylko odrzuca. Na dwa hity później schodzą. Może da się już wejść? Nie, a do drugiego? Też nie, no teraz przyjrzyjmy się. Możemy przejść przez ogrodzenie i pójść tam. Ja tam widzę światło, to może tam pójdźmy. Musimy się ewidentnie udać do babki. No właśnie, tutaj wchodzimy. A, to jest drut kolczasty. Po co my tu wchodziliśmy tak w ogóle? Tu też jest drut. Ciekawe. Ale na to możemy wejść. Nie możesz. A tu? Nie. Dobra, chodźmy naokoło. Skoro gra tak od nas oczekuje, to nie będziemy się z nią kłócić. A chodzi o to, żeby dojść do zapisu, bo czas nam się kończy. Nie, tu wszędzie jest drut. A nie, tu jest otwarte. Zapis. Dobra. Take number. Wiecie, co najlepiej działa na robaki? Ogień.
Nie to, o to mi chodzi. No. No i co się śmiejesz? Dobra, weźmy to, co nam... Nie, jednak wszystko trafiło. Co nam zostało? Shotgun, to... kusza. Jeszcze jest na kusza. No chyba nie robimy tą kuszą żadnej krzywdy. Już zapomniałem, jak się z nim walczy, tak naprawdę. Wiem, że trzeba go... rozwalić do tego, żeby on... Rzućmy. Na niego. Nic my nie robimy. Sporo. Spalmy robaka. Aha, jest. Już wiem, z czym się nie trzeba bić. No jasne. Zapomniałem. No, sam wszedłem z wiodą. Teraz najlepiej robale rozwalać ogniem. I traciliśmy na marne tyle amunicji. Nara, rozwal go. O, właśnie. Jak się rozpadnie, to znowu zrobimy z niego węgiel. A kiedy się rozpadniesz, dziadzie? Dobra, fajnie. Nie rozpadniesz się. Weź wody święconej. Widzę, że się nie rozpadniesz. Okej, on nam przyłożył. Weźmy sobie życie. Wywiązaliśmy się z jego... Ej no, uderzyłem się pierwszy, dziadzie. No proszę cię, ja muszę tam się z nimi bić. Najpierw. On się już dawno powinien rozpaść. Mówić, ale coś nam to długo zmienia. John i jego ile ma sił w rękę. Nie, no nie wiem, co ja mam zrobić. Kończyć tymi. No, zmarnuj tą amunicję na jakieś. Trzeba by kończyć najpierw może. Strzelić mu w głowę.
Dobra. Strzelanie w głowę nic nie dało. No. Mamy jakiś czar, bo nie mogę poprawić. O nie, on wysyła robaki. O Boże. Jest! Droga otwarta. Zapis też powinien być otwarty, nie chcę nic. Okej, nie wiem od którego momentu wyłączył mi się ten, ale pokonaliśmy tego bossa, przeskoczyliśmy jeden dach i jesteśmy tutaj. Kurczę, nie pokazało mi, kiedy się wyłączyło. No, ale ja wam dziękuję wszystkim za oglądanie. Cześć, na razie, no i trzymajcie się, ludziska, dzięki za oglądanie.